Modzi Challenge. Zwierzaki. Gra imprezowa od Star House Games. Bardzo dziękujemy. Tu widzimy, że nie dla tych malutkich dzieci 0-3, tak, żeby się gdzieś tam nie zadławiły albo kartami nie uszkodziły gdzieś dłoni paluszków. I od 14 roku życia, chociaż to są wskazania trochę zawyżone generalnie, w zależności jakie jest wyzwanie mamy, tak, oczywiście. Od 30 do 90 minut, od dwóch graczy minimum do 12 aż. No wiadomo, te skrajne to są zawsze trochę przesadzone, tak? Najlepiej zawsze po środku. No i już sobie oglądamy. Jeszcze tylko instrukcja wyciągam. I tak, z tej strony, w zależności jak ułożymy, jeden punkt, tu 3, tu 2, tutaj 0, jako tak odchody, tak? No i widzimy byk. Za jedną gwiazdkę, za dwie, za trzy punkty. Nerwowo wpuszcza i wypuszcza powietrze nosem, udawaj, że próbuje zrzucić z siebie jeźdźca widmo, nacieraj rogami z palców na płachtę toreadora, decyduje reżyser, jak to będziemy rozgrywać. Tu mamy chomika, skomikuj coś śmiesznie, wydymając policzki, dysząc biegaj w kółko bez opamiętania, domagaj się od pozostałych graczy jedzenia i czułości. Tu delfin, o jaki wyjątkowo zaczynamy. Udawaj rozbawionego delfina, popisując się pokaż jaki jesteś mądry i zabawny, radośnie łap pyszczkiem jedzenie rzucane przez graczy. Dzik, na przykład foka, gepard, o. Zadziornie zamruć do kogoś, pokaż z gracją kocie ruchy, zrób coś bezpiecznego w przyspieszonym tempie, decyduje reżyser. Gołąb, popatrz na kogoś tempo i zagruchaj kilka razy, dziobnij coś i ucieknij z tym przebiegle, chodź w kółko, bujając się, gap się na graczy i gruchaj. Hipopotam, kaczka, kameleon, zrób zeza, łap muchy językiem. No to takie mocne. Spróbuj wtopić się w otoczenie, no ale muchy to wiadomo nie złapiemy, tak, językiem. Kangur, komar, bzycz natrętnie, wysysaj coś łapczywie, napad soks, siorbiąc przy tym, odegraj scenkę, w której zostaniesz pokonany. Koń, kot, koza, struś, kret. Ryj korytarz jak ślepy kret. Wyjdź ze swojego kopca i udawaj, że oślepia cię słońce. Udając ślepego, macaj rękami wszystko w swoim pobliżu. Krokodyl, królik, krowa, kura, lew, lis, małpa. Zapiąć się, wdawaj z siebie małpi odgłosy. Zrób coś jak małpa, nawet iskaj kogoś lub jedz. Panama, decyduje reżyser, próbuj naśladować graczy na swój małpi sposób. Motyl, mucha, mysz, niedźwiedź, nietoperz. Ośmiornica. Tu jeszcze żółw się nam pojawił, żaba i baran, kruk, papuga, paw, pies, pingwin, piskle. Pszczoła, rekin, ryba. Skunks. Udawaj, że szykujesz się do strzału spod ogona. Wybierz gracza, wyceluj w niego ogonem i zrób piw, paw. Zalecaj się z gracją do graczy, udając, że puszczasz pachnący rozkoszą bąki. O, to jest mocna rzecz. Słoń, sowa, pasikonik, albo świnia. Zakwić świńsko, kwicząc radośnie, pokaż jak taplasz się w błotku, pożeraj jedzenie, chrumkając przy tym jak świnia. Wąż wiewiórka. Zajadaj coś nerwowo, jakby to był orzech. Albo weź coś w zęb i udawaj, że chowasz to w dziupli, albo zakopujesz w ziemi. Szukaj u graczy ukrytych orzeszków albo innych przysmaków. Hiena i kończymy wilkiem.
Zawyj do księżyca, broń swojego terytorium, warcząc i szczerząc kły. Lub za 3 punkty sławy, sapiąc z językiem na wierzchu, dawaj, że oznaczasz swoje terytorium. I potem jeden wybiera kartę, drugi wybiera numerek, nie widząc ich, no i czytamy zadanie. I tu jest to, że oceniamy kogoś, jak wykonał to zadanie, a nie, że odgadujemy jakby postać daną, tylko oceniamy właśnie stopień wykonania realizacji zadania za punkty. I potem tu możemy grać z połową sobie. Te warianty są opisane. Tu wszystkie trzy produkty. Tu właśnie budowa karty, tak. I tu jeszcze z ciekawych, nawet też śmiesznych, nagroda, tak. Że gracze różne tutaj scenki odgrywają dla tego zwycięzcy. To już czytaliśmy ostatnim razem, bo te instrukcje są generalnie takie same dla każdej gry z tej serii, czyli serii Modzi Challenge. Tak to wygląda. Mieliśmy już fantazy, takie różne postacie fantastyczne. Mieliśmy emotki, tak, z emocjami. A tutaj mamy zwierzaki, takie dla młodszych, powiedzmy, graczy, żeby się powygłupiali. Bo to jest takie trochę tutaj wygłupy, pajacowanie, tak? Trochę jakaś gra aktorska, tak? W ten sposób się bawimy. I to są zwierzaki, Modzi Challenge. Dzięki.